Cześć, witajcie, z tej strony Bartek. Zapraszam Was na pierwszy odcinek typowo serwisowy już. A serwis banalnie prostej rzeczy, jakim jest kluczyk do auta. Tym akurat jest kluczyk do Nissana. Kluczyk ma prawdopodobnie słabą baterię, bo komputer na pokładowy wyświetla komunikaty o problemach z łącznością. Tak więc otworzymy i wymienimy baterię w tym kluczyku. Aby dostać się do środka tego kluczyka, należy go otworzyć tym tutaj przesuwnym takim przyciskiem. Wysuwamy część mechaniczną kluczyka i aby dostać się do wnętrza obudowy, należy podważyć dwie takie łapki z tej i z tej strony i kluczyk się nam otworzy. Tak więc najlepszym tutaj będzie nam zestaw małych wkrętaczków. Dopasujmy, czy on nam tutaj będzie pasował. Owszem, pasuje. Możemy nawet spróbować troszkę szerszy. OK. I wkrętakiem podważamy z jednej i z drugiej strony, tu i tu, obudowę. O, jak widzicie, się obudowa otwarła delikatnie, aby nie połamać zaczasków, które są tutaj z boku obudowy, jak zarówno z jednej, jak i drugiej strony. I staramy się obudową delikatnie otworzyć. O. I wewnątrz tak prezentuje się nam kluczyk, część elektroniki, no i bateryjka. I ją musimy akurat wymienić. Elektroniki nie tykamy. Tak więc jest to bateryjka klasyczna. Guzikowa tak zwana. Dalej, o, pyk. CR2032. Mam tu akurat blister Energizera. Nie jest to reklama, akurat taki dostałem. Wymienimy pierwszą baterię. Wkładamy, przyblokowujemy i delikatnie składamy obudowę tak, aby ta część baterii dotykała tej części oraz ta część dotykała tutaj tej części. Voilà. I mamy baterię w kluczyku Nissana Qashqai'a wymienioną. Tak więc tak odbywa się wymiana baterii w kluczyku. Jeżeli ktoś miałby problemy właśnie z komunikatem, który wyrzuca się na stacyjce, na wyświetlaczu przy odpaleniu odnośnie błędu komunikacji, to prawdopodobnie jest to wina właśnie już baterii, słaba bateria i należy ją wymienić. Tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki serwisowe. Pozdrawiam.